W niedzielę zadebiutowała partia Wiosna Roberta Biedronia, która chce wprowadzić poważne zmiany w polskiej polityce. Biedroń szacuje koszt przedstawionego programu partii na 35 miliardów złotych. Dokładny program Wiosny Biedronia ma zostać ogłoszony w najbliższym czasie, jednak już teraz znamy jego główne punkty. Wśród głównych postulatów ugrupowania znajduje się likwidacja kopalń węgla do 2035 roku, podniesienie płacy minimalnej, wprowadzenie nieopodatkowanej emerytury minimalnej na poziomie 1600 zł, legalizacja aborcji do 12 tygodnia ciąży, a także wprowadzenie związków partnerskich. Rozmawiałem z ludźmi, którzy pracują na umowach śmieciowych i oni mówią, że nareszcie jest nadzieja, iż my wypracujemy sobie jakąś minimalną emeryturę i ta emerytura będzie pozwalała nam jakoś godnie przeżyć. To są rzeczy, których często nie znamy zarabiając powyżej średniej krajowej, ale to są realne problemy Polek i Polaków, którzy wiedzą, że za 20 lat na emeryturze będą dostawali 30% dzisiejszych zarobków, powiedział Robert Biedroń w programie Fakty po faktach w TVN24. Na pytanie prowadzącej program Diany Rudnik, skąd weźmie pieniądze na to wszystko, Biedroń odpowiedział, wszystko obliczyliśmy, 35 miliardów złotych będą kosztowały wszystkie przedstawione przeze mnie dzisiaj propozycje. Robert Biedroń określił też cel, który stawia sobie w najbliższych wyborach. Chcę być i będę premierem, stwierdził. Ale żeby być premierem, muszę opowiedzieć tę narrację Polkom i Polakom, zaznaczył. Wiosna będzie nasza, jesień będzie nasza, zapewnił.